policzki 3000 metrów strzeszkodami to co najmniej 10,5 minuty. Zatem w tym czasie udekorujemy zawodniczki w skoku wzwyż. A dekorować będą Marian Woroni, rekordzista Polski w biegu na 100 metrów. Równe 10 sekund to łatwy do zapamiętania wynik. A także trener Andrzej Sieracki, trener złotej medalistki. Oto medalistki w skoku wzwyż. Trzecie miejsce Agnieszka Bukowczyk z warszawskiej Iskry. 92 rocznik, 170 cm dało Agnieszce Bukowczyk. Miejsce trzecie, brązowy medal. Drugie miejsce, srebrny medal, wielowoistka, wicemistrzyni Polski w skoku wzwyż Agnieszka Morowska. Za Tyrsztum trener Adam Szpalerski. 176 cm, srebrny wynik Agnieszki Borowskiej. Skoków dal, miejsce trzecie, 6 metrów, 3 cm. Skoków wzwyż pierwsze, 182 cm. Izabela Mikołajczyk z wrocławskiego Śląska, mistrzyni Polski, złota medalistka w skoku wzwyż. Z numerem 84 startowym, brązowa medalistka sprzed roku, Aleksandra Lisowska. Reprezentuje Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz niej na bieżni mamy z numerem 53 Martynę Konarzewską, Mostyn Działdowo, to także województwo warmińsko-mazurskie. 58 numer ma Martyna Warda, AZS UWM Olsztyn. 307 numer Ewa Kłosińska z Budowlanych Częstochowa. Z numerem 407 srebrna medalistka sprzed 2 lat, zawodniczka UKS-u Wir Łopuszno, Mariola Ślusarczyk. 35 numer ma Paulina Kaczyńska, Pomorze Stargard Szczeciński. 49 Monika Jackiewicza z ZS-u WM Olsztyn i 782 numer Anna Gosk, Podlasie Białystok. Zdążymy pewnie udekorować miotaczki. Edward Abczak, trener złotej medalistki, i Piotr Haczek, szef szkolenia Polskiego Związku Lekki Atletyki, będą dekorować, a przypomnijmy, Dominika Tomczak, Aldona Magdalena Żebrowska i Paulina Guba to brązowy, srebrny i złoty medale w pięciu kulą. Na rozbiegu skoków dal Andrzej Kuch, AZS AWF Wrocław. Jak Państwo widzą, biegaj Martyna! Do mety. Widać liczbę okrążeń na tablicy przy linii mety. Zdążę. Biegaj Martyna! Klincie kulą panią. Zapraszamy do podium. Thank you.
Bijcie kulą. Pań, za chwilę dekoracja. Na bieżni 3000 metrów. I do tego z przeszkodami. To wynik w trzeciej kolejce Andrzeja Kucha, AZS AWF Wrocław. Wyniki, Maria Podraszko, wyniki ostatniej technicznej, dzisiaj konkurencji 9 już, a my teraz mamy konkurencję, dekorujemy pchnięcie kulą pań. Dekorować będą szef szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Piotr Haczek i trener złotej medalistki Edmund Antczak. Biegaj, Martyna! Trzecie miejsce. Wielkopolskie 13 metrów 81 centymetrów. Drugie miejsce, srebrny medal wicemistrzyni Polski Aldona Magdalena Żebrowska, Podlasie Białystok, 14 metrów 56 centymetrów. Pierwsze miejsce, złoty medal Mistrzostwo Polski, Paulina Guba, start Otwock, 16 metrów 26 centymetrów.
I mamy zawodniczki już na mecie. Popatrzmy teraz miejsce trzecie na mecie. Mocno, Martyna! Do mety dobiega Martyna Warda, AZS UWM Olsztyn. Widzą Państwo, 8 zawodniczek i duża różnica poziomu. Proszę popatrzeć, to różnice prawie jednego okrążenia bardzo często.